Państwa, zapominanie jest rzeczą normalną, ale my, Żydzi, staramy się ciągle o różnych zmarłych pamiętać, przypominać. Dotyczy to przede wszystkim naszych rodzin, ale dotyczy to też różnych innych osób, co do których uważamy, że pamięć powinna przetrwać. Takim przykładem jest chociażby Strączyński. Chciałbym tu powiedzieć o kilka słów o twórcy Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego Andrzeju Mikołajczyku. Andrzej Mikołajczyk żył krótko. Urodził się 20 marca 1948 roku w Zgierzu, w dzielnicy Zgierzu Chełmy. Jest to część Zgierza najbliższa Łodzi. Swoją drogą nie tak daleko, kiedy mieszkałem w Łodzi, mieszkałem od rejonu, skąd pochodził Andrzej. Andrzej Mikołajczyk skończył szkołę podstawową, potem liceum ogólnokształcące w Zgierzu i mając lat 17 rozpoczął studia na Archeologii Polski Uniwersytetu Łódzkiego. Brał bardzo żywy udział w życiu studenckim, brał udział w akademickich kołach naukowych, próbował organizować czy współorganizować różne wyjazdy zagraniczne, bardzo lubił poznawać świat. W 1970 roku napisał i obronił u profesora Andrzeja Mazowskiego pracę magisterską Elementy uzbrojenia na polskich i pomorskich monetach XI i XII wieku. I tutaj widać już pierwsze związki Andrzeja z numizmatyką, gdyż jego praca dotyczyła właśnie broniozdawstwa, archeologii, ale też numizmaty. Żeni się ze Elżbietą, także archeologią. Kiedy skończył studia, rozpoczął pracę w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi i właściwie numizmatyka nie do końca go interesowała. Jego największą pasją była archeologia nowożytna. Natomiast dyrektor muzeum, profesor Jażdżewski, oczywiście prowadził swoją politykę, że się tak wyrażę, kadrową, jeżeli chodzi o muzeum, i dosyć arbitralnie umieszczał, czy nawet przesuwał pracowników na poszczególne stanowiska. I tak Mikołajczyk rozpoczął pracę w dziale numizmatycznym tegoż muzeum, którego kierownikiem był magister Anatol Lubieniec, o którym właśnie kolega tutaj mówił. Postać bardzo barwna, chociaż czasem kontrowersyjna. Pracował jako młodszy asystent i rozpoczął pracę w tym czasie. Kiedy rozpoczął pracę w muzeum, muzeum otrzymało olbrzymi depozyt od profesora Litwina, który zresztą, czy właściwie od spadkobierców profesora Litwina, który wcześniej zmarł. Było to ponad 10 tysięcy banknotów i bonów, głównie banknotów z całego świata. Od najwcześniejszych XIV-wiecznych banknotów chińskich, aż poprzez europejskie banknoty XVII-wieczne, XVIII-wieczne. Komplet był pierwszych banknotów polskich, kościuszkowskich, zresztą reprezentowany nie tylko przez
wszystkie nominały, ale przez poszczególne serie umorzyli. Nie był komplet. No i na Andrzeja spadło katalogowanie tego wszystkiego. Jak potem pracowałem w muzeum właśnie, niejednokrotnie stykałem się z kartami katalogowymi przez niego wypełniane. Andrzej był tytanem pracy. Pracował pospiesznie. No, nie zawsze wiązało się to z jakością pracy, ale no, tak jakby wiedział, że nie czeka go zbyt długie życie. W każdym razie w tych latach 70., kiedy on był asystentem, potem już adiunktem u Gupieńca, to właściwie zdecydowana większość wszystkich nabytków muzeum, a Gupieniec był postacią, która potrafiła ściągać duże ilości materiału do muzeum. No właśnie tu słyszeliśmy o całych skarbach, a w muzeum był ten system, że każda moneta ze skarbu miała odrębny numer katalogowy, odrębny numer inwentarzowy. I większość tej pracy spadała na Andrzeja. Andrzej obok tego jednak miał ambicje naukowe. W związku z tym, ale jego zaczął pisać pracę doktorską i jego praca doktorska wiązała się zarówno z numizmatyką, jak i z archeologią, gdyż były to naczynia, w których znajdowały się skarby monet w okresie od XIV do XVIII wieku. Widać tu właśnie to wyraźne zainteresowanie Andrzeja nowożytnością. Wtedy, w latach 70., spotkałem go po raz pierwszy, kiedy jeżdżąc po Polsce i zbierając materiały do swojej pracy, trafił także do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie wówczas pracował. No, nawiązała się pomiędzy nami, no powiedziałbym, taka koleżeńska przyjaźń, zaprosiłem go do domu wtedy. Andrzej zresztą, pomimo że był człowiekiem z jednej strony bardzo pracowitym, ale był człowiekiem niesłychanie towarzyskim. O, nie pozbawionym nałogów. Całe życie palił papierosy. Oczywiście też nie stoi przed świętami. Niejednokrotnie z Andrzejem chodziliśmy na tak zwanego śledzika. Właśnie jeszcze w czasie, kiedy on był moim zwierzchnikiem jako dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. W każdym razie w 1976 roku Andrzej broni pracę Ceramika dotowana skarbami monet XIV-XVIII wieku z terenu ziem polskich. W 1979 roku Konrad Jarzewski odchodzi na emeryturę. I wówczas powstaje problem, kto ma być jego następcą jako dyrektor muzeum. Jarzewski zwrócił uwagę na Andrzeja, na jego niesłychaną pracowitość, ale też kompetencje, zręczność. No, przeważyła tutaj też jedna sprawa. Andrzej był człowiekiem młodym, jak na po takim utytułowanym i zasłużonym człowieku jak Konrad Jarzewski. Był młodym dyrektorem, bo miał w 1979 roku miał 31 lat. Ale przeważyła sprawa, jaka Andrzej był członkiem partii. Andrzej zapisał się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze względów czysto, powiedziałbym, po to, żeby móc z tego korzystać. Wcale nie był związany tutaj z żadną ideologią, o czym świadczy zresztą jego późniejsza działalność, gdzie
wydawało mi się, nawet jako dyrektor, zajmuje zupełnie przeciwne stanowisko. Tak w każdym razie Jaruzelski argumentował, bo on namaszczał właściwie następnego dyrektora, był to pan władca na terenie Łodzi, jeżeli chodzi o archeologię, jeżeli chodzi o muzealnictwo. No i w 1979 roku zostaje dyrektorem. Anatola Kupieńca Andrzej nie lubił. Widział jakieś piękne jego różne braki, takie i siakie. W związku z tym, jak Kupieniec doszedł biegu emerytalnego, natychmiast został wysłany przez niego na emeryturę. Natomiast zaproponował mi kierowanie działem w tym muzeum. Ja akurat byłem w takiej sytuacji, że odchodziłem z Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i szukałem pracy takiej w numizmatyce, która by mnie zadowoliła, no i z kolei żona etnograf. Myślałem o Warszawie, ale w końcu przyznam się, że Łódź nie była dla mnie miastem atrakcyjnym ze względu na samo miasto. Natomiast w końcu zdecydowałem się na Łódź, dlatego bo Andrzej postanowił zatrudnić nie tylko mnie, ale i żonę na stanowisku tak samo kierownika działu, zresztą nowo stworzonego działu. W pewnym momencie Andrzej ponagrał mnie, mówiąc, że szczególnie mu zależy, żeby Maria zaczęła już pracę, dlatego, bo ten dział powstał i musi być obsadzony. No i ja w każdym razie w Łodzi zjawiłem się w marcu 1980 roku. W tym samym roku Andrzej robi habilitację w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie pracy, opublikowanej pracy Obieg pieniężny w Polsce Środkowej wieku od XVI do XVIII. No więc wyraźnie jest to numizmatyka nowożytna. Andrzej cały czas zajmował się właśnie tą numizmatyką nowożytną, chociaż nie stronił też od pisania artykułów na okresy inne z okresów czy średniowiecza, czy nawet starożytności. Trzeba przyznać, że Andrzej był bardzo dobrym dyrektorem. Pod jego kierownictwem Muzeum Nostrzu. Andrzej dba o wszystkie dziedziny. Nie ma tu żadnego przechylenia. Ważna się staje także etnografia, która zawsze była, przedtem była takim troszkę, może nie niechcianym, ale gorszą częścią tego muzeum. Nie. Andrzej dba, żeby robić liczne wystawy. Dba o to, żeby każda wystawa miała plakat, miała wydawnictwa. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy nie było łatwo i o papier, i o szybki druk, ale Andrzej potrafił to wszystko przezwyciężyć. Ważna dla niego była zarówno strona naukowa, jak i popularyzacja. Muzeum wychodzi poza gmach na Plac Wolności. Andrzej projektuje przejęcie pałacyku naprzód na ulicy Gdańskiej, potem kiedy się nie udało na ulicy Tylnej. To ta sprawa upadła właściwie po odejściu Andrzeja. Andrzej projektuje przebudowę gmachu. Odejście katedry archeologii, która znajdowała się na ostatnim piętrze na Placu Wolności, i przebudowę taką, by była ona bardziej funkcjonalna. Ważne są, ważne, no,
Andrzej rozbudowuje tak samo to muzeum pod względem personalnym. Za jego czasów liczba pracowników przekracza 100 osób. Wie, że nic z tego nie może się odbyć bez pieniędzy. W związku z tym jest nawet taki moment, kiedy Andrzej, kiedy nie dostaje pieniędzy, które miał dostać na muzeum, odpowiednią ilość pieniędzy, rezygnuje ze stanowiska dyrektora i po półrocznych przepychankach chyba dostaje te pieniądze. Właśnie. Także potrafi w ten sposób szantażować. Oczywiście dba też o numizmatykę, która jednak była też drugą planową dziedziną, zresztą jak w większości muzeum. Także w 1981 roku powstaje seria numizmatyczna i konserwatorska. Jest to nie tylko... Aha, jeżeli chodzi o charakter. Andrzej ma charakter bardzo, miał charakter bardzo silny. Jest człowiekiem, był człowiekiem popędliwym. Potrafił dać tak z marszu na przykład na ramę pracownikowi, ale z drugiej strony sprawiedliwy. Bardzo pracowity, pracuje dniami i nocami. Pija jakieś straszne ilości kawy, pija, wypala wielkie ilości papierosów, ale wymaga też od innych. Ale z drugiej strony dba o pracowników, dba o pensję. Dba o to, są to takie dwie strony Andrzeja. Jak powiedziałbym, też jest człowiekiem, bo takim człowiekiem bardzo różnym. Jeżeli chodzi o pracę naukową, to mówiłem, że piszę naukowo. W końcu jego dorobek naukowy to jest blisko 400 prac naukowych, w tym chyba blisko 20 książek. Bardzo dużo pisze materiałów właśnie. Nie ogranicza się tylko do Polski. Jego konikiem stają się monety polskie poza granicami Polski i wpływ monet polskich na numizmatykę obcą. Chodzi tu przede wszystkim o trojaki i o te wszystkie potem naśladownictwa raguzańskie i tak dalej. No, ta niecierpliwość, ta wielka ilość pracy powoduje też, jak mówiłem, niedoróbki. Często stać go było na napisanie części materiałowej, a potem na podsumowanie wszystkiego, ale wyciągnięcie wniosków już nie tak zawsze było. I dlatego uważam, że pisze czasem perełki, ale te jego perełki to są według mnie niektóre drobne prace, tak jak artykuł, niewielki artykuł o talarach polskich w Szwecji, gdzie genialnie po prostu zauważa pewne zasady ekonomiczne. Zresztą to też go fascynuje właśnie zasada ta, która rządzi pieniądzem w tym czasie. No, odbija się to na jego zdrowiu. Przechodzi zawał i po tym zawale z lekarzy wpadło mu do głowy, że musi się oszczędzać. No więc mniej kawy, przestaje palić papierosy, chodzi z pieskiem na spacer, ale to trwa, ale Andrzej był zbyt niecierpliwy, zbyt fascynowała go praca naukowa, by tak spokojnie i wolno żyć. Znów zaczyna pracować nocami, znów zaczyna palić papierosy. Pieska zaczyna wyprowadzać żona już, a nie on. A on pracuje właściwie dzień i noc. W 90.
ostatnich latach na wsi, to przyjeżdżał, siadał sobie w ogrodzie, w hotelu i zasypiał, bo był zmęczony. Równocześnie był wielki patriot. Kiedy wybuchła Solidarność, sprzyjał Solidarności. Kiedy wszedł stan wojenny, rzucał legitymację partyjną. Powiedziałbym, że chroni nas działających w muzeum w stanie wojennym, działających na jakichś działaniach podziemnych. Ba, kiedy dowiaduje się, że u nas krąży list z podpisem, podpisami pod protestem przeciwko uwięzieniu 11 właśnie w tym czasie, to jest oburzony, że jemu się to nie dało do podpisu. My mówimy: Andrzej, ty się oszczędzaj, bo ciebie zdejmą i to będzie większa szkoda niż ja. Nie. To było dla niego nie. Kiedy w 1989 roku Polska uzyskuje całkowitą niepodległość, angażuje się w politykę. Wstępuje do ROAD-u, z którego potem powstała Unia Demokratyczna. Mówiło się nawet o jego pracy w ministerstwie, ale on powiedział, że on urzędnikiem być nie chciał. Nie wiem, jakby to było. W każdym razie wszedł do Rady Miasta Łodzi i właśnie zmarł, wracając z posiedzenia Rady na zawał 16 stycznia 1991 roku na atak serca, nie mając jeszcze 43 lat. No, tutaj najmniej mówiłem, teraz chciałbym powiedzieć kilka słów jeszcze o jego działalności numizmatycznej. Działalności nie tyle naukowej, ile no, organizacyjnej. No więc powstaje międzymuzealne kolegium numizmatyczne. Poza pracami i materiałami powstają sprawozdania numizmatyczne, które są wydawane, które są ogólnopolskim pismem muzealnym, gdzie były publikowane materiały, po prostu materiały, które przychodzą do muzeów w sensie skrótowym. Chodziło o nowe nabytki, to była idea tego czasopisma, ale czasopismo jest, pomimo że ogólnopolskie, jest wydawane ze środków Muzeum Łódzkiego. Poza tym należał do wielu towarzystw naukowych, działa społecznie. W Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym, będąc w zarządzie głównym, między innymi pamiętam jego starania o zmianę ustawy o ochronie zabytków. Chodziło o słynną sprawę znalezisk bonet, znalezisk skarbów, żeby nie była ta ustawa nieszczęściem dla numizmatyki i powodem, by te skarby nie trafiały do muzeów, a przynajmniej do obiegu naukowego. Jest członkiem AIKOM-u, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nawet działa tam w tym Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, jest chyba w Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego. Współtwórca jest Związku Muzeów Polskich i przewodniczy temu Muzeum Polskim. No, dział numizmatyczny pod jego rządami rozkwitł. Wymagał ciężkiej pracy, ale były efekty. Natomiast bardzo mizernie było z odznaczeniami.
Cóż to było? Srebrna odznaka za opiekę nad zabytkami. Odznaka zasłużony działacz kultury. Honorowa odznaka miasta Łodzi. Srebrny krzyż zasłużony. I przed 2 lata przed śmiercią złoty krzyż zasłużony. Andrzej często za granicą był bardziej znany niż w Polsce. I w Polsce jest coraz bardziej zapominany. Z jednej strony jest to normalna sprawa Mysłowickiego, ale z drugiej strony jest to człowiek, o którym warto pamiętać i warto pamiętać na przyszłość. Dziękuję bardzo.